Hej, witajcie, z tej strony Kira, a to taki odcinek troszeczkę w ramach polecenia pewnej strony, bo nie pokazywałem wam jeszcze żadnych stron takich godnych uwagi dla właśnie ludzi, którzy interesują się mangą i anime, bo wiadomo, skądś trzeba czerpać informacje, na przykład jak wychodzi jakieś nowe anime w jakimś danym sezonie, bądź różnego tego typu sprawy. Właśnie zaraz tu wam przedstawię, strona nazywa się onanime.pl, link macie w opisie, możecie sobie wejść. Strona jest poświęcona oczywiście dla fanów anime, no i mangi. I co mamy? Na stronie tutaj mamy forum dyskusyjne. Może wejdę. No i mamy tutaj jakieś informacje, różne tematy, na których można po prostu logując się na tą stronę dyskutować. Następnie tutaj mamy galerię. Tutaj nic innego jak oczywiście zdjęcia, screenshoty z różnych urywków, z różnych tytułów anime. To jest stopka redakcyjna, tu już nie doszedłem do czego to służy. Artykuły, aktualności. Mamy tutaj aktualności, wiecie, takie wszystko co jakieś uaktualnienia wychodzą, to tutaj się pokazuje. Recenzje, czyli też bardzo ważna sprawa. Jak znajdziemy sobie jakieś anime, możemy sobie tutaj obejrzeć i zobaczyć jego opis i cały jego ciąg fabularny. Tutaj następnie mamy artykuły. Artykuły, co my tutaj mamy? Artykuły, coś w typu gazetki, można powiedzieć, takie też newsy. Tutaj mam coś o kraju wschodzącego słońca, czyli takie informacje dla zainteresowanych, na przykład Japonią. Co tu mamy? Opisy. No, różne tego typu rzeczy, nie muszę wam tutaj wszystkiego omawiać, sobie sami zobaczycie. Anime, katalog anime. Tutaj mamy ogólnie spis wszystkich anime, które znajdują się na stronie i mam tutaj literę, możemy sobie na daną literę wyszukać. I są tutaj tytuły, są strony, więc wygodnie można sobie jakieś anime tam znaleźć. Następnie mamy po katalogu anime tego sezonu. Czyli co? Czyli tutaj mamy anime, które wychodzą w danym sezonie. Tu mamy właśnie widać Ptum i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc też bardzo fajne. Premiery. Dane premiery, tutaj najbliższe premiery mamy. No i tutaj mamy jakieś anime obecnie. Odcinki online. Tutaj mamy, no, do oglądania online oczywiście. Tu są różne tytuły, możemy oglądać. Nie wiem jak tu z wersjami językowymi, ale myślę, że Polska też jest. Download mamy i możemy tutaj pobierać anime, mangę, gry, muzykę, aplikacje, no tego różnego rodzaju rzeczy. No tak więc jest naprawdę bardzo fajna, bo niełatwo tak naprawdę znaleźć stronę, gdzie się znajdują te wszystkie rzeczy, gdzie możemy sobie wygodnie poszukać na przykład jakieś anime, bo zazwyczaj to się szpera po różnych stronach i nie zawsze się coś znajdzie tak naprawdę, bo ja sam nawet czasami mam problemy ze znalezieniem jakiegoś anime. No i tyle, to jest w ramach polecenia strona, no i tak udało mi się znaleźć. No i zapraszam was na fanpage'a Otaku Team. Chcę tam zbierać ogólnie ludzi właśnie, którzy się interesują tym tematem, no i żeby właśnie móc tam wszystko wam przekazywać, jeżeli mam jakieś informacje, bo często tam coś publikuję i tak dalej. Tak więc, no tyle. Tak więc trzymajcie się do następnych odcinków, materiałów różnego typu. No i mam nadzieję, że moja kamera jak najszybciej się pojawi. No i trzymajcie się, cześć.